dni po wybuchu w koksowni Przyjaźni w Dąbrowie Górniczej, do którego doszło w czwartek przed godziną 15. To wynik wybuchu w komorze do przemiału węgla pieca. Zawaliła się część konstrukcji. Ze wstępnych informacji wynika, że uszkodzeniu mógł ulec również taśmociąg, jednak dokładne informacje JSW będzie mogła podać najwcześniej w piątek rano. Powołano specjalny sztab kryzysowy, który wraz ze specjalistami będzie ustalał przyczyny wybuchu. Budynek, w którym doszło do eksplozji, jest budynkiem technicznym. W momencie zdarzenia znajdowali się tam pracownicy. 6 osób zostało rannych, z czego w przypadku 2 to stan zagrażający życiu. Na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Przede wszystkim były to oparzenia. Te 2 osoby właśnie, które te oparzenia były najbardziej rozległe. 60-70% powierzchni ciała trafiły bezpośrednio do centrum leczenia oparzeń. Poza ranami oparzeniowymi również urazy, więc pacjenci zostali przetransportowani do różnych szpitali tutaj na terenie województwa śląskiego. No, były częścią cyklu, częścią obiektów produkcyjnych. No i tak jak Państwo widzicie, mamy różne budynki, akurat te 2, gdzie jest przemiałownia zlokalizowana, no uległy w znacznym stopniu uszkodzeniu na skutek tego wybuchu właśnie. Trwa, jak mówię, zabezpieczanie przede wszystkim miejsca zdarzenia, zabezpieczanie materiału, na podstawie którego będzie można ustalić przyczyny, przebieg i na pewno skutki tego, co się wydarzyło. W obiekcie jest dużo węgla i takich taśmociągów. No to są w zasadzie takie materiały, które gdzieś tam zakładaliśmy, że mogą się tlić, i tak też się stało. Po jakimś czasie obserwacji tego z zewnątrz, no zaczęły się pojawiać drobne zarzewia ognia, no i musieliśmy sobie z tym jakoś próbować radzić i w zasadzie do tej chwili jeszcze obserwujemy, jeszcze dogaszamy. Tak jak powiedziałem, no trudność polega na tym, że budynek nie nadaje się do tego, żeby strażacy weszli do środka. Na miejscu w kulminacyjnym momencie pracowało 15 zastępów straży pożarnej i 43 strażaków. Rzecznik prasowy koksowni przekazał, że węgiel, który wykorzystuje się do spalania, pochodzi w ponad 90% z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Niemal pewne jest, że jego jakość nie miała wpływu na zaistniałą sytuację. O szczegółach dziś jeszcze ciężko mówić, dlatego na dokładne ustalenia trzeba poczekać do jutra. Mieszkańcy regionu wkrótce otrzymają dodatki węglowe. Do niektórych pieniądze w wysokości 3000 zł trafiły już dziś, ponieważ na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła długo wyczekiwana pierwsza transza środków. Ponad 160 gmin otrzymało kwotę, o jaką wnioskowały na wypłatę świadczenia na podstawie szacunków wynikających z liczby złożonych dokumentów. Łącznie gminy złożyły zapotrzebowanie do naszego urzędu na ponad 2 800 000 000 zł. To jest pierwsza transza za wrzesień, także to jest blisko 1 000 000 zł. Te środki zostały natychmiast przekazane na konta samorządów i mamy nadzieję, że już dzisiaj gminy rozpoczęły wypłatę dodatków węglowych swoim mieszkańcom. Wszyscy, którzy otrzymają dziś i w kolejnych dniach pieniądze, to beneficjenci, których wnioski przeszły pozytywną weryfikację na podstawie wcześniej zadeklarowanego źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. I tak na przykład w Sosnowcu złożono łącznie 5 tysięcy wniosków, a do wypłaty w ramach pierwszej transzy Sosnowiec otrzymał 15 milionów złotych. Pozytywnie zweryfikowanych, to jest bardzo istotne, mamy około 1800 wniosków i właśnie osoby, które już mają informację o tym, że są pozytywnie zweryfikowane, do tych osób będą dzisiaj już wypłacane pierwsze pieniądze. Trzeba pamiętać, że same środki wpłynęły do nas dosłownie kilkanaście godzin temu, a dzisiaj już zaczynamy wypłaty. Ważną informacją jest również fakt, że wypłaty dodatków, które dziś zaczęto realizować, wychodzą zgodnie z kolejnością złożenia wniosku. Zatem jeżeli beneficjent otrzymał potwierdzenie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, a pieniędzy w ciągu kilku dni nie otrzyma, oznacza to, że te trafią do niego z drugiej transzy. Do ponad 6 tysięcy mieszkańców z 8 łącznie wnioskujących dodatek węglowy trafi również w Bytomiu. Miasto otrzymało 20 milionów i praktycznie cała kwota została w czwartek rozdysponowana. Weryfikowaliśmy na bieżąco wszystkie składane wnioski, zarówno na podstawie przepisów wcześniej obowiązującej ustawy, jak i tej ustawy, która weszła w życie we wtorek. Dlatego u nas w mieście nie dochodziło do nadużyć tego typu. Osoby, które złożyły podwójnie wniosek o przyznanie dodatku węglowego, często same wycofywały ten ponownie złożony wniosek. Przypomnijmy, wnioski o dodatek węglowy na
ten rok można składać do 30 listopada. Jak widać po kolejkach w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, zainteresowanie dopłatami się nie kurczy. Nie wiem, co ja tam skóram, jakie potrzebuję mieć dokumenty. Tylko wniosek żeśmy na razie wypełniły, a nie wiem, jak to wygląda, muszę się jej zorientować. Ja mam mieszkanie na węgiel. W pokoju jest piec kaflowy, a tu jest w kuchni kuchnia węglowa. No i trzeba kupić, czym opalić. Z tym jest teraz problem, że dostaniemy pieniążki, a nie będzie możliwości zakupu tego węgla. To będzie duży problem dla naszych miast, dla tych domów, które mamy ogrzeć. Nieco mniej problemu będą mieli ci, którzy korzystają z ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. Te osoby mogą ubiegać się o tak zwany dodatek energetyczny, a wnioski można składać od 21 września. Sosnowiecka policja prosi o pomoc w identyfikacji zwłok mężczyzny, którego ciało zostało odnalezione w dniu 19 września 2022 roku w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego znajdującego się w rejonie ulicy Tuwima. Na chwilę obecną trudno nam cokolwiek bliżej na temat mężczyzny powiedzieć, oprócz tego, że mógł to być mężczyzna w wieku pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, wagi około 80-90 kg, 185 cm wzrostu około. Charakterystyczna może być w szczególności bluza, którą znaleziono przy mężczyźnie, dlatego publikujemy zdjęcia tej odzieży, licząc na to, że być może ktoś po samej odzieży będzie w stanie nam wskazać tożsamość tego mężczyzny. Ciało mężczyzny odkryli pracownicy firmy dystrybuującej ciepło podczas konserwacji urządzeń ciepłowniczych. 31 sierpnia bieżącego roku zakończyły się prace budowlane na węźle Giszowiec w Katowicach. Teraz trwają odbiory, które wykazują jednak wiele usterek, jakie wykonawca w najbliższym czasie będzie musiał poprawić. Kierowcy, piesi i inni uczestnicy ruchu drogowego na oddanie węzła w jego pełnej krasie będą musieli jeszcze trochę poczekać, bo lista rzeczy, które wykonawca, czyli firma NDI, ma do naprawy, jest naprawdę długa. Wymiana niektórych elementów betonowych, uzupełnienie powłok malarskich, uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy, czy też oczyszczenie spustów deszczowych oraz cieków, więc to są różne elementy, no jest to inwestycja o szerokim obszarze. Stąd inwestor, czyli Katowickie Inwestycje Spółka Akcyjna, podzielił odbiory na kilka obszarów i etapów. Zatem nie jest powiedziane, że lista usterek jest zamknięta, bo później mogą pojawić się kolejne rzeczy do naprawy. O stan inwestycji oraz jej dalszą przyszłość chcieliśmy zapytać wykonawcę, lecz nie udzielił nam dzisiaj komentarza w tej sprawie. Pozostaje jeszcze kwestia szkód górniczych, które powstały tuż przed zakończeniem prac budowlanych przy ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach. Za ich naprawę ma zapłacić Polska Grupa Górnicza, do której należy pobliska kopalnia Murcki Staszic. Wykonawca do prac powinien przystąpić już w październiku, a te mogą zająć nawet cały miesiąc. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash. Zakończyła się modernizacja trzeciego oddziału kardiologii inwazyjnej w polsko-amerykańskiej klinice serca w Dąbrowie Górniczej w części Dąbrowskiego Szpitala. Dzięki tej inwestycji pacjenci mogą zostać objęci kompleksową opieką. Jestem tutaj drugi raz, bo byłem 2,5 tygodnia temu, nie? Bo było bardzo nieciekawie, nie? No i pan ordynator postawił mnie już, można powiedzieć, prawie na nogi. Teraz byłem drugi raz, bo też trzeba było poprzetykać te żyły, nie? Bo po prostu i wiek, i tak samo styl życia. Dzięki powiększeniu oddziału i modernizacji zostały również rozszerzone działania z zakresu wykonywania zabiegów. Rozszerzyliśmy nasze działania o zabiegi elektryczne, tak w cudzysłowie można powiedzieć. To znaczy się pacjentów, u których wykonujemy implantację rozruszników, implantację kardiowerterów, defibrylatorów, jak również zabiegi ablacji. I to zarówno ablacji krioablacji, jak również ablacji wysokonapięciowej RF. Na zmodernizowanym oddziale znajduje się około 35 łóżek. Czego 23 łóżka to są łóżka zachowawcze i 12 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Oddział dysponuje również dwiema pracowniami hemodynamiki, co umożliwia płynne leczenie, zarówno jednoczasowe leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. My w swoich strukturach szpitalnych nie mamy ani oddziału inwazyjnego, ani oddziału zachowawczego, który może zabezpieczyć takiego pacjenta.
Dlatego staramy się tak układać współpracę, aby właśnie ten pacjent kardiologiczny od początku do końca był leczony na kardiologii. Miesięcznie oddział przyjmuje 250 pacjentów, najczęściej z ostrymi zawałami serca czy chorobami wieńcowymi. Dziś w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu każdy, kto okazał dowód rejestracyjny swojego auta, mógł komunikacją miejską na terenie metropolii poruszać się za darmo. Ponadto zadbaliśmy też o pasażerów, którzy są z nami stale. Na niektórych odcinkach, na niektórych trasach, m.in. w Katowicach, w Gliwicach i w Tarnowskich Górach, hostessy będą rozdawać słodkie poczęstunki. Będą mogli także pasażerowie uzyskać nasze transportowe, ZTM-owe gadżety. To jednak przede wszystkim święto transportu publicznego, jak i indywidualnego i jednośladowego, w trakcie którego promowane są idee w dalszym ciągu wielu Polakom obce. Przykłady wielu europejskich i nie tylko europejskich miast wskazują, że zdecydowanie warto zostawić swoje przyzwyczajenia, swoje cztery koła gdzieś w garażu albo przed domem i podróżować po mieście, zwłaszcza do centrów miast, przy pomocą tego, co jest najbardziej efektywne, czyli komunikacji zbiorowej. A za korzystaniem z takowej stoją solidne argumenty związane choćby z emisją spalin i tym samym ochroną środowiska, o których wiadomo już nie od dziś. W przeliczeniu ilość smrodu, które mamy na jednego pasażera w autobusie, a w samochodzie osobowym jest znacznie większa w samochodzie. Choć Europejski Dzień Bez Samochodu odbywa się u nas w kraju od wielu lat, ciężko było znaleźć dziś różnicę w liczbie aut na ulicach w porównaniu do innych zwykłych dni kalendarzowych. Dużo, za dużo i dobrze, że teraz weszło, że nie mogą stać na chodnikach, bo jak się z wózkiem idzie, to nie można przejść. Oczywiście, że komunikacja miejska do rynku samochody mają nie wjeżdżać. W tym roku do akcji wspierającej pozostawienie auta pod domem i skorzystania z transportu publicznego nie dołączyły Koleje Śląskie.